Dziękuję. Bardzo proszę pan senator Zdrojewski. Tytułem uzupełnienia. Pytanie. Wydaje mi się, że mamy trzy poważne problemy. Po pierwsze, wymieniła pani marszałek, niekonstytucyjność tej instytucji. Po drugie, rezygnację. Po trzecie, jeszcze dodatkowy kłopot braku zainteresowania tym stanem rzeczy tych, którzy powinni być zainteresowani kondycją własnej instytucji. Ja tylko tak skrótowo dodam, że po pierwsze, pan Grzegorz Podżorny, który zrezygnował z tej funkcji, zarzucił, i to jest zarzut nie tylko publiczny, ale sformułowany w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, po pierwsze chaos, po drugie brak konkursu, po trzecie nietrzymanie się regulaminu Rady Mediów Narodowych, a więc były bardzo konkretne zarzuty wobec... Panie senatorze, zastanawiam się wszelako, gdzie jest pytanie. Będzie na końcu, pani marszałek. Jest to pytanie, przypomnę, do pani senator Borys Damieckiej. Tak, która... jeżeli mogę odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli pani senator czuje się kompetentna do odpowiedzi na temat listu pana... Nie. Bardzo proszę. Chcę ale właśnie, być może pan senator dokończy pytanie, proszę wtedy bardzo. Będzie dużo łatwiej na nie odpowiedzieć. Właśnie z jednej strony chodziło mi o skomentowanie tej sytuacji, bo tu jest zawarte pytanie, ale pytanie najważniejsze jest. My dziś, zajmując się tym sprawozdaniem albo tą uchwałą, próbujemy naprawić pewien delikt, który jest. Czy warto to czynić w odniesieniu do instytucji, w której występuje brak zainteresowania samych de facto szefów tej instytucji kondycją i tym deliktem i jeszcze w przeddzień, w pewnym sensie symbolicznie mówię, przeddzień likwidacji tej instytucji, co powinno nastąpić niebawem. Bardzo dziękuję panie senatorze. Tak. Bardzo proszę. Dziękuję. Senator. Jak się rzekło na wstępie mojego sprawozdania, w posiedzeniu komisji nie uczestniczył nikt z osób, które powinny były wziąć udział, a więc nie było żadnego przedstawiciela Sejmu, nie było przedstawiciela prezydenta i nie było żadnego przedstawiciela Krajowej Rady Mediów Narodowych. W związku z czym pytania były zadawane, ale to były pytania, na które nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie było kompetentnych osób. Po pierwsze, nie podano nazwiska członka rady, który zrezygnował i nie było żadnego ani uzasadnienia, ani nie podano powodu w żadnym z dokumentów, którymi to dokumentami dysponowaliśmy na posiedzeniu naszej komisji, więc to było takie gdybanie i zastanawianie się, jaki jest powód i dlaczego. W konkluzji tego zastanawiania się wszyscy doszli do wniosku, że prawdopodobnie, ponieważ Rada Mediów Narodowych jest powołana na podstawie, no przepraszam za użycie, ale to jest moje określenie, bezsensownego aktu prawnego, który się w ogóle nie sprawdził i jak stwierdzono, że nie, jest niekonstytucyjny. W związku z tym wszyscy stwierdzili, że jest najwyższy czas, żeby po prostu zastanowić się nad odwołaniem, zawieszeniem lub likwidacją Rady Mediów Narodowych. I nie ma sensu dalej pochylać się nad tym problemem, że należy to sprawozdanie, które Sejm złożył, po prostu przyjąć i odesłać. I to wszystko, co na ten temat powiedziałam. Bardzo dziękuję pani senator.